Siema Daniel, a co my na offroad przechodzimy? Tak, offroad. Nie mów. Siema. Siema. A fajny masz zegarek ty. A tam żyje coś? Nie? Żyje. Masz z myszką Miki? Robaczki, tak. Myszka Pokaż. Miki. Drogi? Nie. A gdzie ta myszka Miki? No tam schowała się przed tobą, boi się. Napęd na cztery? Napęd na cztery, blokady mostu przedniego, tylnego. No to w sumie ty tym, a jak ładem, nie? Terenówka 100%, tak. No. Diesel. To diesel. Diesel. Jak na tarpana przystało. A wiesz, że one brały udział w II wojnie światowej, tylko w innej budzie? Tak, no ten właśnie tym jeździł Adi. Adi? A to teraz tak ma na imię? Adi. Psychopata. No, psychopata Adi. No i widzę, że nawet blachy ma te niemieckie. A ty go... Na niego z garażu wyciągnąłem. A skąd? Z bunkrem. O, jadę. Tylko nie może ma alarm. Nie. Nie ma? A jest otwarty czy zamknięty? Otwarty. O, kurwa. O, mysza. Mysza jest najlepsza. To... Nie no, fajny ty. Automat. Tak. Kurde. A już gdzieś w jakieś bagna wjeżdżałeś? Nie. Jak coś zamkniesz starego Mercedesa, to wiesz. A to jest stary Mercedes? No. Który rok? Nie wiem, stary. Stary? Czyli co no? Ty cztery koła, ja cztery koła. A co z motocyklami? Kupujesz? Crossa czy jak? Nie wiem. Nie wiesz? Też ładny. Który to rok jest? 2.7. 2.7, Stoliczki od Brabusa. Nie powiem, że w prezencie, bo nie są w prezencie. Nie są? Musieli dopłacić za to? 3,5 koła euro sztuka. Ale ty dopłacałeś? Nie. Nie. Ale krzywy ten stolik ty, no to po co taki stolik krzywy? Za 3,5 tysiąca euro? A to jest do tableta? No nie no. Za Adiego nie było tabletów przecież. Patrz, nawet się mieści. Co jeszcze tutaj jest od... W sumie nie wiem. Nie wiesz? Bo nie wiem. A nagłośnienie jakie? Nie wiem, zwykły, standard. To ja będę zawsze siadał z tyłu, jak jest ten stolik, dobra? Dobra. Ale nie ma uchwytu na flaszkę. A ja nie piję. Hak masz, patrz, żeby mi wyciągać? Hak mam. 3,5 tony na. Ale czemu żeś go tak ubrudził? A to lewizna. No, pozmieniali tam linię. A nie mogę. Myślisz, że tak u nas się nie kapną? Z tym? Tomorrow? Ty, no, jak na wojnę. No to taka ochronna, tylko wykładzina. No, siatka i maskująca jeszcze, przeciwpancerna. Tak jak tu wszystko jest przeciwpancerne, tak i to. Widzę, że już kurczę. Mocno. Nie, no jest, dobrze. Fajny. Fajny, naprawdę fajny. No tarpan, nie? No. Niemiecki tarpan. A wjedziesz tu, pokażesz co on potrafi, chociaż na tą górkę? Wstydzę się na razie jeszcze. Jeszcze nie umiesz? Nie. Ty nie próbowałeś? Fajny. To jest bulwarówka. O! Fajny. A pokaż motor. A pod nim masz ten. Na środku, delikatnie. Tu? Znaczka ci jeszcze nie zajewanili? Tak. Ale... To jest tradycja. No. 320, 3 litrowy chociaż. O. Na LEDach już, nie? O, LEDy co, LEDy.
Jakaś okleina na to przyjdzie? Pomyślimy legoco. No. Będziemy mieć pole. No ale z felgami to byś mógł coś zrobić, nie? No. Nie wiem, czarne by tu pasowały. Te srebrne to tak biją po oczach, wiesz? Albo pod kolor tego mojego Raptora walni. Niebieskie. No. Ja mam już spraw już trochę. Przerobimy go tak. Tak jak BMK ci ten. No dobra, no kurczę co. Ale jaką rurę wydechową ma odprowadzenie spalin wielką? No. Tu jakie wzmocnienie, nie? Tak, konstrukcja, konstrukcja na ramię. To jest auto na ramię, a nie jak większość SUV-ów dzisiejszych czasów. Niemiec płakał jak sprzedawał? Płakał, do teraz płacze. Do teraz płacze? Zapowiadają powodzie. Nie no, fajny, fajny. No gratuluję, no Daniel. Gratuluję ci z enduro na ten, na offroad. Wstecznia się człowiek. No, a Sławasa weźmiesz? Wezmę. Na rajd jakiś? Wezmę. To będzie pilotem. On już kiedyś ze mną jeździł na offroadzie. O, ma doświadczenie. A. No to fajnie, fajnie. Zrobisz bączka jakiegoś? Dlaczego? A dlaczego? Dlaczego? Fajnie. Fajny, fajny. Tak właśnie wygląda niemiecki tartan. Drogie takie cacko? Za drogie. Za drogie? Nie warte tych pieniędzy. Płaci się za wybieg. Aha. Ja mam ten spray niebieski. Ma no. Taką folię matową niebieską. Nie, naprawdę. Dwie puszki startą. No! Takie ci moro ci zrobię, wiesz jak to będzie. W następnym odcinku. Czekajcie na następny odcinek. Ja bym go na święta tutaj, wiesz, wypucował jakoś. Coś bym tu takie bałwanki porobił, śnieżynki. Przyjedź, ja ci zrobię, mam spraya. Dobra. Zdecydujesz się. Namówiłeś mnie. Nie no, luksus, kurczę. Akurat wiosna idzie, to patrz, jak znalazł. No. Szkoda, że wcześniej nie kupiłeś, byśmy na Monto Mikołaje pojechali. No. A myślałeś coś o szyberdachu? Jest. Jest. A można tam wyjść, żeby się pokazać? Na miastowni? Pokaż, daj mi cukru. Wejdę, zobaczę. Duży jest? Dosyć. Duży jest. I cały otwieralny, patrz. No tyle. Otrzymaj to. Ja ci pomacham. Ja wejdę tam. Ale jako pasażer, bo ja tam zawsze razy nie chciałem. Patrz! No to Mikołajek. Ale niewygodnie tu. Nie, patrz, tu mam uchwyt też tego Rebusa. Brabusa? No, sobie. Brabusa. Brabusa. Hello! Ale słabo widać, a mogę na siedzenie ustać? Nie. Czemu? Daj gazetę. W kaloszach na fotele nie wchodź. To nie nisko stanowczo, ale no, niezarazowo ja ci umyję je, nie? Nie? Mogę? No pytam się, mogę? Nie, dobra, ale jesteś. Do widzenia. I radio, patrz, jest. Da się przyjechać? No. No to dobra. Będziesz umiał? No. Ale bajer. Ale tu masz błoto, chłopie. Jak to się nie... Co mam? Błoto? No, na podwórku.
kurwa większe niż na ulicy. No bo wiesz co, jakaś... jakaś pyda przyjechała z układami i nie była. A czemu masz tak siedzenie do tyłu? Tak, możesz sobie ustawić. Tym? Dobra. Tak, to jest twój fotel. Okej. To nie jest samochód dla krasnoludków. Dobra, no to co, lecimy. Lewa, to jest automat, gdzie tą lewą nogę? Aha, sorry. Dobra. Intuicyjnie się cofa. Ale fajnie, ty tu znaczek, widzę gdzie jadę, nie? Celownik. A z tyłu? Z tyłu nie ma takiego znaczka. Z tyłu nie ma. To mogę w te górki? Nie, ty nie możesz. Ja nie, a ty? Ja kiedy indziej. Ale pio, ale czad! A mogę bączka? Nie daj! Bączka. Nie rób, nie zdawił, bo ma cztery koła napęd. No właśnie, a nie możesz wyłączyć? No nie. Ale fajnie, nie, ale naprawdę. Mogę blokady pozałączać i już wtedy w ogóle nic nie zrobisz, tylko pojedziesz. Aha. Na frost. Tak, na dobra, frost. To może ci naleję paliwa, umyję. No to dawaj. Co byś chciał jeszcze? Ale fajnie, ty chciałem bieg zmienić. Nie no, ty klasa! Ja taki chcę! No to już, znajdę ci. Znajdziesz? Tak, jeden znalazłem, to i drugi znajdę, godny uwagi. Tylko wiesz co, ja bym chciał w kolorze myszy, jakby. Tak, są. Ale nie, naprawdę, fajnie. Jakie spalanie tego jest? Spala tyle, ile się wleje. Wszystko pali. Aha. No to w sumie rzeczny, nie? No. Nie no, fajnie, wysoko. Wygodnie. Trochę ci czujesz, na lewą stronę leci. W tym samochodzie czujesz się jak sołtys. Wysoko postawiony i za nic nieodpowiedzialny. No. Co? Pojedziemy do Torunia? Nie. Wczoraj byłem. Byłeś. No to nie, to już nawracamy. Tam już byłem. Dobra, niech zobaczą na stacji benzynowej, co my mamy za nowe te. Tu jest glef, z tej strony mogłeś to... Nie, ja tak nawrotkę zrobię. No a na kostę uślizg mogę? No nie to wejdzie mi, czy nie? No nie zrobisz, to jest nie zrobię. Ponad 285 szeroko. Aha. To się trzyma. A nie ma tu jakiegoś sportowego przełożenia, czy coś? Nie, ręcznie możesz, sekwencja. Aha. U ty, ale to ma kopa. No to ma nie 200... jest takie byle co. Prawie 230 koni tu. No. Czuć to. Jestem ciekawy, jak to z takiego błota, czy to wyjdzie. Opony będziesz jakieś inwestował? Nie. Znaczy nie? Zimówki kupię. Aha. Mam zamówione. Jakie to są koła? 18. 285 na 55. Mhm. Jak przy walcu małym. Takie trochę mniejsze od Fadromy. Co mi zrobiłeś? Zmieniłem bieg. A ja chciałem tutaj w ten bączka zakręcić. Wieli tak zakręcić. Fajnie. Nie, no nic nie, no zawieszenie wybiera normalnie, elegancko. Na tych dziurach w ogóle nic nie czuć. Tylko mnie ta drewniana kierownica wjeżdża i nie? Ze skóry by to lepiej pasowała, nie? To jest półskórzana. No ale pół, ale tu ja nie trzymam, nie? Tu trzymam. W ogóle są różne szkoły, nie? Gdzie... Już jesteś po PESEL-u w takim wieku, że już się możesz do drewna przyzwyczajać. No, już ci bliżej do drewna niż do skóry. Jeszcze COVID. Nie, 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 ja tam do drewna nigdy się nie przyzwyczaję. Nie no, fajny, kozak. Normalnie. Mesiu kozak. Tu szyber? Tak. Intuicyjnie. Dokładnie. Nie no, luks. To powiedz, ile to? Nie wiem, nie pamiętam. Zmęczony byłem, bo wiesz, że straciłem pamięć. Mówię ci, nigdy nie kupuj po pijaku. Dobra rada. Dobra rada. Nie kupować i nie sprzedawać po pijaku. Kluczyk tu zostaje na stałe? Nie, wyciąga się.
A, bo to jest taki bez kluczyk, bez kluczyka. Tak. Ale ty wyciągasz go, czy nie? Tak. Wyciągam. A jak ja wsiadłem, to był. Bo go odpaliłem, zanim wsiadłeś. A, dobra. I drzwi się zamykają. Światło nie zgasiłeś. Bo te masz letnie, nie? To się tak. Nie nadaje na teren, nie? Już mam zamówione. Z jednej strony jest tylko wydech? Tak. Z tamtej strony idzie pod ramą, tutaj idzie pod... No widziałem, że tam idzie i wychodzi tam. Szkoda, że nie dali go jeszcze wyżej, nie? Gdzieś tutaj. Lepiej było. A jakbyś wszedł na auto? Nie, no tam, rozumiesz, jakoś tak jak gdzie indziej moje. No, one tak mają, tu mają wyjście. Benzynowe mają na boki tutaj. Aha. A, bo takie benzynowe też są. I wtedy jakie silniki mają? Nie wiem, oznaczenie masz 6,3 AMG. 5,5 litrowe czy 5-litrowe? Nie wiem, no, to już petarda. Super. No dobra, no to życzę ci miłego offroadu. Na razie. Cześć.